Dzisiejsze spotkanie poświęcimy jednej z dróg walki o niepodległość państwa polskiego. Drogi, która jest, tak jak tytuł filmu, zapomniana. Otóż na wszystkich frontach I wojny światowej walczyło w sumie około 3,5 miliona naszych rodaków. Walczyli we wszystkich armiach zaborczych, austriackiej, pruskiej, rosyjskiej. My doskonale wiemy o drodze bojowej Józefa Piłsudskiego i jego legionów. Natomiast nie wiemy tak naprawdę, świadomość nasza nie jest tak pełna na temat drogi zbrojnej, którą reprezentowała NDECJA, Narodowa Demokracja, czyli Komitet Narodowy Polski kierowany przez Romana Dmowskiego. Otóż to ugrupowanie polityczne również wystawiło w czasie I wojny światowej swoje oddziały zbrojne, swój legion, który walczył akurat po drugiej stronie okopów, czyli walczył u boku armii rosyjskiej. 1000-osobowy oddział, bitny, dobrze przeszkolony, w 1914 roku został założony, w 1915 wyruszył na front, niemal został wybity do ostatniego żołnierza. Na 700 osób, które wyruszyły w bój, w pierwszej bitwie, czy w kilku pierwszych bitwach poległo 3/4 stanu osobowego. Proszę Państwa, dzisiaj film w reżyserii pana Przemysława Bendarczyka, który jest dzisiaj z nami. Przed chwilą to jechał, więc pozwolimy mu chwilkę odpocząć, bo 12 stopni mrozu nie jest sprzyjające dla nas. Po filmie zaproszę Państwa na spotkanie z reżyserem, który jest również historykiem i znawcą tematu. A teraz zapomniany legion. Zapraszam serdecznie. Proszę bardzo o emisję. Proszę Państwa, zapomniany legion. Jest z nami twórca filmu, autor scenariusza, reżyser, pan Przemysław Bednarczyk. Historyk, znawca tematu. Ja poproszę o zajęcie miejsca. I od razu pierwsze pytanie. Dlaczego zapomniany legion, czyli dlaczego akurat ten legion? Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, jestem Radomiakiem z urodzenia. Ziemia radomska to jest taka moja bardzo bliska, mała ojczyzna, a Iłża i pomnik w Pakosławiu to jest miejsce, do którego przywoził mnie ojciec, kiedy miałem, nie wiem, 5-6 lat. I starałem się wytłumaczyć, że to też legioniści, ale nie ci, którzy z Józefem Piłsudskim wyszli z krakowskich oleandrów, tylko inni, choć walczyli po drugiej stronie, to w tej samej słusznej sprawie. Oczywiście byłem za mały, żeby to zrozumieć. Właściwie to kompletnie tego nie rozumiałem. Jak to? To którzy byli, jak to dziecko, prawda? To którzy byli ci dobrzy, a którzy ci źli? No i ojciec oczywiście mówił, jedni i drudzy byli w porządku. Oczywiście to jakby do mnie wtedy zupełnie nie przemawiało, ale po wielokroć, kiedy... To może jeszcze o sobie jedną rzecz powiem, że jeśli możesz. Ja jestem nauczycielem historii. 17-18 lat przepracowane w szkole średniej. To są lata, kiedy bardzo często zabierałem młodzież w teren. Zawsze uważałem, że ta historia poznawana w miejscu, gdzie się działa, bardziej przemawia do młodego człowieka. Nawet jeśli w tym miejscu nic nie ma, nawet jeśli nie zostało ono upamiętnione, ale jeśli potrafię do nich powiedzieć, słuchajcie, stoicie w miejscu, w którym, i tu rozpoczyna się opowieść, to w tym momencie nie zdarzyło się jeszcze, żeby ktoś nie zechciał choć na chwilę posłuchać. I tam właśnie pod ten pomnik w Pakosławiu zdarzało mi się prowadzić rajdy z młodzieżą. A zawsze miałem takie poczucie, że w podręcznikach historii jest to temat traktowany dość powierzchownie.
No ja nie przypominam sobie, żebym w liceum uczył się o Legionie Puławskim. No właśnie, on najwyżej jest wymieniany, że były także inne formacje, w tym Legion Puławski. I to twoje pytanie, dlaczego Legion Puławski, to przede wszystkim właśnie dlatego, że to jest kawałek naszej lokalnej historii. Ale jest też i inna odpowiedź na to pytanie. Proszę Państwa, jak mówimy o jednostce wojskowej, to mówimy o jakiejś bezimiennej zbiorowości ludzi. Ale kiedy zaczynamy wchodzić w personalia i kiedy pojawiają się nazwiska, a jak jeszcze uda nam się dowiedzieć czegoś więcej o konkretnym człowieku, który w tej jednostce służy, no to nagle widzimy taką historię Polski w pigułce. I nagle okazuje się, że rodowody tych ludzi, którzy oficerów, a nawet szeregowych, którzy służyli w Legionie Puławskim, ich rodowody, ich rodzinne historie bardzo często nie różniły się wcale od rodowodów chłopców, którzy poszli do Legionów, mówiąc ogólnie, Piłsudskiego. I w moim mieście, w Radomiu, z jednej szkoły, co padło w tym filmie, ze szkoły handlowej, jako ochotnicy poszło kilkunastu chłopaków, przy czym kilku trafiło do Legionu Puławskiego, wybrało Legion Puławski z racji tego, że wychowani w domach o tych tradycjach narodowych endeckich poszli właśnie służyć w Legionie Puławskim, a pozostali, tak jak chociażby wspomniany tutaj Skotnicki, piękną kartę zapisali w Legionach Piłsudskiego. I to także historia Polski w pigułce. Jedno środowisko, jedna szkoła, a w sytuacji wojny, w sytuacji podzielonego politycznie społeczeństwa, znaleźli się po przeciwnych stronach. To też uważałem, że jest na tyle ważne, żeby młodemu, przede wszystkim młodemu odbiorcy uzmysłowić, że te podziały skutkowały tym, że oni znaleźli się po przeciwnych stronach w tej wojnie. Szczęśliwie, jak padło w tym filmie, na froncie w rejonie w Kieleckiem, prawda, różniła ich ta odległość 50 km mniej więcej, bo kto wie, czy nie strzelaliby do siebie. Także były to takie wątki, które uważałem warto wydobyć, aby też pokazać oprócz historii konkretnych osób dramat Polaków podzielonych zaborami, podzielonych politycznie w kwestii dróg do niepodległości. A jakie były dalsze losy tego Legionu Puławskiego? Ponieważ znamy losy Legionów Piłsudskiego, walczyli, potem wykrwawiali się na froncie, potem zostali internowani i wcielani po prostu do armii pruskiej czy do armii austriackiej. A jak to wyglądało w późniejszej historii Legionu Puławskiego? No dość podobnie, bo ten Legion się rzeczywiście skrwawił niesamowicie. On nigdy nie rozrósł się do takich rozmiarów jak pierwsza brygada czy brygady Legionów Polskich. Ale po tych dramatycznych walkach w roku 15 część wycofała się razem z Rosjanami i została rzeczywiście w dużej mierze rozdysponowana, jakby rozparcelowana po formacjach rosyjskich. Natomiast wielu z nich, z tych żołnierzy, później znalazło swoje miejsce w korpusach polskich w Rosji i z nimi wrócili do Polski. W sumie ci ludzie z Legionu Puławskiego spotkali się później w odrodzonym Wojsku Polskim z żołnierzami, oficerami Legionów Piłsudskiego. To też tutaj w kilku przypadkach chciałem wyeksponować, pokazując kilka sylwetek i ich biografię. I były te podziały w okresie II Rzeczpospolitej, to szczególnie Henryk Bagiński, który też jest postacią, jak się okazuje, z naszego regionu, regionu radomskiego, rodem w ogóle. Henryk Bagiński później w tych swoich wspomnieniach właśnie miał taki żal, że jednak w okresie II Rzeczpospolitej przez środowiska oficerów wywodzących się z Legionów Józefa Piłsudskiego, że oni byli traktowani nieco gorzej. Że to ci, którzy w czasie tej I wojny światowej, no byli po stronie Moskali. I
Bagiński być może też trochę odreagowywał swoje pewne niepowodzenia zawodowe. Uważał, że to, że gdzieś tam blokowany był jego awans, że musiał odejść wcześniej z wojska, że to było spowodowane tym, że w środowiskach Piłsudczyków oni generalnie byli źle postrzegani jako ci, którzy w roku 1914 zdecydowali się tworzyć polską jednostkę wojskową, siłę zbrojną po stronie tych znienawidzonych przez Piłsudskiego Moskali. Więc odpowiadając na pytanie, co dalej z Legionem, no w wyniku skrwawienia de facto przestał istnieć. Zresztą Rosjanie i tak jeszcze w trakcie działań wojennych, kiedy ten Legion był na froncie, nie nazywali go Legionem Polskim. Oni się sami, ci legioniści, jakby cały czas czuli, że są tym polskim Legionem, mieli na pagonach to LP, Legion Polski. My mówimy Legion Puławski, bo potocznie się rzeczywiście z racji miejsca jego formowania nazywa go Legionem Puławskim, ale to LP na pagonie to nie oznacza Legion Puławski, tylko Legion Polski. Natomiast Rosjanie te formacje, które były tworzone, traktowali jako zwykłe jednostki tak zwanego pospolitego ruszenia, drużyny pospolitego ruszenia. Tu ciekawostka. Ja robiąc ten film dowiedziałem się, że nawet w moim rodzinnym Radomiu, nie tylko w Puławach, rozpoczęto formowanie jednej z takich drużyn i tych ochotników tam się rzeczywiście kilkudziesięciu zgłosiło. I to jest taki temat nawet przez nasze środowisko, naszych historyków nieprzerobiony. Trafiłem zupełnie przypadkiem na tę informację, bo to, że była taka jednostka formowana w Puławach, były próby zrobienia także takiej jednostki w Lublinie, to o tym się mówiło i pisało, ale że w Radomiu taka drużyna powstawała, nie wiedzieliśmy. To dzięki pamiętnikom księdza Rokosznego, którego tutaj przytaczamy, który pisał właśnie o tym, że takie poruszenie i oburzenie w środowiskach patriotycznych wywołała informacja, że nawet kilkudziesięciu z Radomia zgłosiło się do takiej jednostki tworzonej w Radomiu przez Moskali. A chciałem Państwu powiedzieć, że jakby Radom był szczególnie dotkliwie doświadczony powstaniem styczniowym i niechęć do Moskali w tym mieście w środowiskach patriotycznych była dość duża. Dlatego, że w czasie powstania styczniowego to była stolica wielkiej, naprawdę dużej gubernii radomskiej, sięgająca swoimi granicami na południu po Miechów, na zachodzie po Częstochowę, a tu na północy po rzekę Pilice. To był ogromny obszar i Radom był stolicą gubernii, gdzie znajdowała się duży garnizon rosyjski, a jednocześnie sąd radomskiego okręgu wojskowego. I w Radomiu mieszkańcy to zapamiętali. No, w Radomiu miały miejsce publiczne egzekucje powstańców styczniowych, których stracono. No ja kiedyś w tym troszeczkę grzebałem, więc udało mi się znaleźć 38 nazwisk, z czego połowa to byli Rosjanie, którzy przeszli na stronę powstania styczniowego. Jakby w świadomości Radomian ta niechęć do Rosjan w dużej mierze zbudowana była poprzez przekazywane z pokolenia na pokolenie te obrazy dramatycznych scen egzekucji powstańców na rynku, na terenie Koszar. Stąd też środowiska patriotyczne, a do takich należał ksiądz Rokoszny, nie wyobrażały sobie, że jakiś Radomianin może pójść służyć w formacji rosyjskiej. No ale to już było inne pokolenie i ta ideologia endecka w Radomiu też dość silne było to środowisko. Ona tu też oddziaływała na część młodzieży i jednak znaleźli się tacy, którzy do takiej formacji w Radomiu poszli. Nie chcieli przejść granicę i dostać się do Legionów Piłsudskich. Byli i tacy, to chociażby nasz taki lokalny, wielki bohater piłsudczyk, major Tadeusz Michał Brzęk-Osiński, kawalerzysta, beliniak. I on z grupą kolegów właśnie ze szkoły handlowej rzeczywiście udali się na wakacje do Galicji i tam już zostali. I walczyli w Legionach. Natomiast, tak jak powiedziałem, część tej młodzieży narodowej jednak odpowiedziała pozytywnie na apel, aby tworzyć formacje polskie u boku Rosji. No później zostali wcieleni do Armii Polskiej pod dowództwem generała Hallera. Tak. Tak, tu jeszcze taka jedna ciekawostka, proszę Państwa. Te rusofilskie postawy w moim mieście ujawniły się nawet po wejściu Austriaków i Legionów, bo
no tak się składa, że akurat Legiony Piłsudskiego na Radomszczyznę weszły dwa razy. W 14 roku po raz pierwszy w ramach operacji dęblińskiej, która zakończyła się katastrofą armii austro-węgierskiej i duże straty poniósł pierwszy pułk piechoty Legionu w walkach, szczególnie w bitwie pod Laskami Anielinem w ramach operacji dęblińskiej. Wycofali się, a potem przyszli w roku 15 po raz drugi. Rozpoczęła się już okupacja austriacka i wtedy, proszę Państwa, na terenie miasta, i to prasa radomska donosi, dochodziło do rozmaitych aktów o charakterze terrorystycznym przeciwko nowej okupacyjnej władzy austriackiej, czyli jednak te środowiska rusofilskie w mieście były, ponieważ niejednokrotnie strzelano do austriackich żandarmów gdzieś za Węgła, napadnięto i pobito jakichś austriackich żołnierzy, pojawiały się plakaty na ścianach czy napisy na murach o takim prorosyjskim, antyaustriackim, prorosyjskiej, antyaustriackiej wymowie, a więc gdzieś te środowiska narodowe, głównie myślę oddziałujące na młodzież właśnie, miały swoje zaplecze, miały swoich zwolenników. To wszystko minęło, tu profesor Lewandowski mówi bardzo cenną rzecz. Mianowicie, o ile nawet w Lublinie były te nastroje takie, powiedzmy, umiarkowane, nie były tak jawnie niechętne Rosjanom, to w roku 15, kiedy Rosjanie wycofując się zastosowali taktykę spalonej ziemi, no to rzeczywiście zrazili do siebie lokalną społeczność. No bo te apele z roku 14 to właśnie takie bardzo wzniosłe ze strony Rosjan, powoływanie się na braterstwo broni w bitwie pod Grunwaldem, prawda, jak w odezwie wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza, to później okazało się, że z tego braterstwa nic tak naprawdę nie wynika. Rosjanie, wycofując się, stosowali bezwzględnie taktykę spalonej ziemi i te obszary między po obydwu brzegach Wisły dziś historycy zgodnie twierdzą, były jednymi z najbardziej zniszczonymi terenami w Europie w wyniku działań wojennych. No może tereny Belgii i tego obszaru Francji, gdzie toczyły się permanentnie przez kilka lat działania wojenne, były bardziej zniszczone, ale obszary właśnie ziemi kieleckiej, radomskiej i Lubelszczyzny były dramatycznie zniszczone działaniami frontowymi, ale tą taktyką spalonej ziemi. Stąd jakby te nastroje rusofilskie zdecydowanie opadały, a odezwa wielkiego księcia Mikołaja Mikołajewicza, dobrze mówię, nie mylę się, chyba nie. Ta odezwa okazała się zupełnie pusta. Dlaczego nie udało się stworzyć jednolitego munduru, przyczepić do czapki orła z koroną lub bez? Tylko mundury były mundurami rosyjskimi i ten jeden tylko napis mały LB na ramieniu. Znaczy, przede wszystkim to nie było takiej woli, nie było takiej woli ze strony Rosji. Dowództwo rosyjskie jednak, i to też jest mowa tutaj w filmie, obawiało się, że jakby wskrzeszenie tego patriotycznego ducha wśród Polaków poprzez wystawienie siły zbrojnej, która będzie rzeczywiście na zewnątrz manifestowała swoje narodowe, polskie tradycje, zbudowane przecież na przede wszystkim walce przeciwko Rosji, że to może spowodować skutki dla Rosjan odwrotne, niekorzystne, złe, że w przyszłości ta formacja może być zaczynem do jakiejś większej akcji antyrosyjskiej, więc zaczęto pacyfikować taki odrębny, zewnętrznie narodowy charakter poprzez między innymi brak zgody na te mundury. To w filmie może tak nie wybrzmiało, bo też nie było czasu, ale tam była mowa też o tym, że na ulicach Warszawy dochodziło do sytuacji, w których ułanów legionowych paradujących w tych mundurach nawiązujących do okresu księstwa warszawskiego, Królestwa Polskiego, po prostu zatrzymywano, aresztowano. Inna rzecz, że w warunkach wojny, jeśli nie było tej życzliwości ze strony rosyjskiej, trudno było niezwykle uruchomić ad hoc, tak szybko,
odpowiednie zaplecze, które byłoby w stanie takie mundury szyć i tę formację wyposażać. Tym bardziej, że Rosjanie właściwie w chwili, kiedy ta formacja została powołana, już ją skreślili i zmienili jej nazwę na tą kolejną drużynę pospolitego ruszenia i za wszelką cenę starali się jednak jej odrębny narodowy charakter zgasić. To, że oni zostali przy nazwie Legiony Polskie, że z tych pagonów nie zdjęli tych liter LP, to właściwie zawdzięczamy temu, że w jakiś sposób postawili się, stanęli przeciw rozkazom władz rosyjskich. Tyle. Jak się robi taki film, dokument fabularyzowany, dla którego nie ma żadnego materiału ilustracyjnego? Nie ma materiałów archiwalnych, praktycznie obrazki z I wojny światowej są skatalogowane, jest ich bardzo niewiele, wszyscy je znamy, używamy do różnego rodzaju filmu. Zrobienie takiego filmu od zera właściwie graniczy w polskich warunkach z cudem. No ty wiesz to najlepiej, prawda, bo zrobiłeś tych filmów znacznie więcej. Tak, i proszę Państwa, to jest tak, że jeśli się nie mylę, to w Centralnym Archiwum Wojskowym jest taki zespół fotografii, tam jest chyba 17 fotografii Legionu Puławskiego, z czego kilka jest mało interesujących i słabej jakości. No i w zasadzie w całym to wszystko. W prywatnych kolekcjach jakieś pojedyncze rzeczy są, ale to by wymagało właściwie podróży przez całą Polskę, docierania do pojedynczych osób. To było wyzwanie dla nas, ale uznaliśmy, że mamy grupy rekonstrukcyjne, mamy miejsca, w których się te rzeczy działy. No jest jeszcze jedna rzecz. No jest dzisiaj internet. I proszę Państwa, no może to wyroki boskie, palec Boży w tym wszystkim. Kiedyś szukając w sieci informacji dotyczących właśnie Legionu Puławskiego, udało mi się znaleźć na pewnej aukcji internetowej kilka egzemplarzy czasopisma wojskowych polskich w Rosji, stosunkowo niedrogo. I kupiłem takie, jakie były. I okazało się, że akurat w tych numerach były wspomnienia Henryka Bagińskiego. Bardzo ciekawe wspomnienia Henryka Bagińskiego. Było trochę fotografii, one się do filmu nie nadawały, bo to były fotografie drukowane na starym gazetowym takim papierze, więc bardzo słabej jakości. Ale stamtąd zaczerpnąłem sporo takich informacji, które gdzieś tam w literaturze wąskiej, bo ten temat nie był jakoś szeroko opisywany, tam znalazłem informacje, które z kolei w literaturze się nie pojawiały. I to był taki strzał w sumie, na chybił trafił. Kupię te pisemka, ktoś je niedrogo sprzedaje, a nóż, widelec, znajdę tam coś o Legionie Puławskim. Tak, i akurat w tych rzeczywiście znalazłem. Poszliśmy w kierunku fabularyzacji, przynajmniej powiedzmy sobie inscenizacji pewnych zdarzeń, ponieważ na terenie Polski wśród grup rekonstrukcji historycznej są w sumie dwie formacje, które były w stanie się, powiedzmy, przemundurować i mieć te emblematy charakterystyczne dla Legionu Puławskiego. Skorzystaliśmy z ich udziału i myślę, że to był dobry wybór, bo tu nie byłoby czym kryć, jak chodzi o obraz, gdyby nie wspomaganie się rekonstrukcją. No, stworzenie czy zrekonstruowanie mundurów w ogóle to już jest bardzo wysoka sztuka, wysoka szkoła jazdy, bo to jest szczegóły, jeszcze raz szczegóły, które załatwiają nas na etapie wstępnym, kiedy nie mamy o tym pojęcia. No oczywiście, no proszę Państwa, ja w ogóle wychodzę z takiego założenia, że ruch rekonstrukcyjny to jest taki fenomen w Polsce, ale myślę, że w Europie, Polska na tle tych ruchów rekonstrukcyjnych w Europie no jest czymś niezwykłym, ale jak każda moda, on przeminie. I to, co my dziś mamy w zasięgu ręki, czyli ludzi, którzy są odpowiednio umundurowani, uzbrojeni i muszę przyznać, że bardzo często wiedzą więcej niż my na temat konkretnej jednostki czy konkretnej broni, to warto z nich korzystać, bo to kiedyś kosztowało i dużo czasu, i pieniędzy, żeby ubrać takich ludzi, uszyć te rzeczy, prawda, odwzorować je.
A dzisiaj mamy w zasięgu ręki te grupy i rzeczywiście warto ich angażować w takie produkcje. Tak jak powiedziałem, jest to moda na rekonstrukcję. Ona pewnie minie, jak każda moda. Więc póki możemy, korzystamy. Ja mam nadzieję, że nie minie, bo jeszcze parę filmów chciałem zrobić. A rzeczywiście jest to bardzo duża sztuka. Czy tylko w oparciu o jeden pamiętnik konstruowałeś scenariusz? No nie, bo mamy Henryka Bagińskiego, mamy księdza Rokosznego, ale także zachowały się gromadzone przez historyka z Puław, zresztą o takim samym nazwisku jak moje, ale to nie rodzina. Zachowało się troszeczkę informacji, jemu się udało dotrzeć do byłych żołnierzy Legionu Puławskiego w latach, to musiały być jakieś lata 60. Jemu się udało dotrzeć do kilku i też te relacje od nich wyciągnął. No były takie strzępy wspomnień. Co ciekawe, proszę Państwa, no nie wiem też dlaczego, ale Puławy nie potrafią tej historii zagospodarować. Ja już się nie będę tutaj skarżył, że nie uznałem, że warto wesprzeć taką inicjatywę jak film o Legionie Puławskim, ale sądziłem, że w Puławach w ogóle znajdę najwięcej rzeczy dotyczących Legionu Puławskiego. Kiedyś w miejscowym PTT-ku była ponoć spora kolekcja pamiątek po Legionie Puławskim, ale odeszło pokolenie, dla którego to coś znaczyło, młodsze pokolenie nie zadbało i okazało się, że właściwie ta kolekcja została rozproszona. Szkoda, że nie trafiła do muzeum, bo gdyby trafiła do muzeum, pewnie byłaby zinwentaryzowana i nie rozeszłaby się gdzieś tam po prywatnych kolekcjach, do których nie mamy dzisiaj dostępu. Także to były jakieś strzępy w ogóle relacji, natomiast zachowały się ciekawe wspomnienia mieszkańców tych terenów, gdzie toczyły się działania wojenne, czyli rejonu Iłży, troszkę informacji z rejonu Tarłowa, z rejonu Góry Puławskiej, więc klimat jakby tych wydarzeń można było w jakiś sposób odtworzyć, sięgając do tych informacji. Proszę Państwa, nasz gość jest specjalistą w ogóle od pracy z pamiętnikami. Bo pamiętam pierwszy film, duży, pierwszy to był, rok 1863, który Państwo mieliście okazję oglądać kilka tygodni temu, też był nakręcony w oparciu o duży pamiętnik braci Brykczyńskich. Tak, z czasu Stefana Brykczyńskiego. Pamiętniki to Twoja domena? Znaczy, ja uważam, że to może troszeczkę wynika z moich doświadczeń jako nauczyciela. Jeśli mówimy do młodego człowieka o wydarzeniu historycznym, operujemy datami, opisujemy procesy historyczne, procesy polityczne, społeczne czy gospodarcze i nie pojawia się w tym żywy człowiek, to kompletnie nie przemawia do odbiorcy. Zawsze uważałem, że odwołanie się do przeżyć konkretnej osoby od razu czyni ten temat ciekawszy. Pojawiają się pewne emocje. Ostatnio zrobiłem film o Belinie Prażmowskiej. Piostka o Belinie to jest 58-minutowy fabularyzowany dokument. On swoją premierę telewizyjną będzie miał w kwietniu. Jedziemy też do Wilna, bo nakręciliśmy scenę zajęcia Wilna przez Beliniaków w 19 roku, więc 19 kwietnia to miało miejsce i chyba 19 kwietnia zrobimy w Wilnie premierę. Zdjęcia robiliśmy w Ostrej Bramie z udziałem Polaków z Nowej Wilejki i z Wilna, także chłopaki z tamtych stron mieli niesamowitą satysfakcję. Ale kiedy moja żona obejrzała ten film, to mówi, wiesz co, tak w sumie z tych wszystkich wojenek, w których ten Belina uczestniczył, to wszystko jest fajne, ale najbardziej to mnie cieszą te fragmenty, kiedy mówisz o tym, jak się układało jego życie rodzinne, jak tęsknił za domem, tragedia, kiedy pierworodny syn, który szedł w ślady ojca, w nie bardzo jasnych okolicznościach zginął już w czasie II Rzeczpospolitej jako dobrze zapowiadający się oficer kawalerii. I to są te elementy, które najbardziej zapadają w pamięć.
ludzkie dramaty, osobiste przeżycia, doświadczenia życiowe. Dlatego uważam, że warto opierać się na pamiętnikach. One czasami mogą zawierać ten ładunek jakby subiektywny, oceny sytuacji, czy może nie do końca zawsze te pamiętniki, może autorzy pamiętników często siebie oceniają nie do końca obiektywnie, ale na pewno jest tam ten ładunek przeżyć i emocji konkretnego człowieka i jeśli to wkomponujemy w wydarzenia historyczne, to myślę, że one o wiele mocniej zapadają w pamięć i trafiają do odbiorcy, szczególnie młodego odbiorcy. Belima Prażmowski to nie jest twój ostatni film. Jest jeszcze jeden, tak? Komendant Zagończyk. No właśnie, Żołnierz Wyklęty, niedługo będziemy mieli 1 marca, dzień Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Już jakiś czas temu został zrobiony ten film i leży na półce. I czeka. I czeka. Pułkownik. Kolejny pułkownik. Tak, no, mam zapewnienie od dyrektora TVP Historia, że ten film ukaże się być może jeszcze w marcu. Byłaby to jego premiera telewizyjna. Natomiast on już miał kilka swoich pokazów w regionie, bo gwoli uściślenia. Chodzi o Zagończyka, ale majora Franciszka Jaskulskiego, pseudonim Zagończyk. Nie Zagończyka kojarzonego z Inką, czyli Selmanowicza imię Feliksa. Tylko chodzi o majora Franciszka Jaskulskiego Zagończyka, który był komendantem Związku Zbrojnej Konspiracji. To był taki inspektorat Organizacji Wolność i Niezawisłość działający w rejonie, powiedzmy, północna Kieletczyzna. To jest powiat radomski, kozienicki, iłżecki, trochę opoczyński. I postać mało znana, choć opisana, przynajmniej przez jednego historyka dość szczegółowo, dość konkretnie. Natomiast ze wszechmiar postać tragiczna, tak? Którego losy były niezwykle dramatyczne, a mnie bliska, bo to był nauczyciel z wykształcenia. Oczywiście żołnierz również, od września 1939 roku w walce. Ale to także instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, wychowawca młodzieży, bardzo ciekawa postać. Myślę, że będziemy mieli sposobność porozmawiać i na ten temat. Jeśli, panie redaktorze, zechce mnie pan zaprosić. No ja mam nadzieję, że w kwietniu będę mógł państwa zaprosić na pierwsze kwietniowe spotkanie z naszym dzisiejszym gościem i z filmem pod tytułem Zagończyk. No ale kontynuujmy w takim razie. Ten Zagończyk leży na półce i będzie... My będziemy szybciej. Proszę. Bardzo prawdopodobne. Tak. Bardzo możliwe. Kiedy zrobiłeś pierwszy film, 1863 rok, to dostałeś od razu główną nagrodę na festiwalu filmów dokumentalnych w Zamościu. A ty byłeś pierwszą osobą, która mi pogratulowała, dobrze to pamiętam. No bo ja to wiedziałem wcześniej, już pamiętam, bo to wiecie. Niby jury wybiera, ale są tacy, co wiedzą wcześniej. Nie, no nie, proszę państwa, naprawdę to był film, który oglądałem z taką dużą zazdrością, ponieważ też robię filmy dokumentalne, z dużą zazdrością, że duże przedsięwzięcie, duże finansowanie, duży rozmach i jeszcze nagroda na dodatek, no, w środowisku filmowym. I żółtodziób. To jest śmierć. Tak, i to jest człowiek, który może nie żółtodziób, ale to był pierwszy film dokumentalny. To nie było tak, że to była droga przez mękę do dojścia do tego etapu, tylko to był po prostu samorodny talent. Od razu się pojawił i w Zamościu na festiwalu filmów dokumentalnych Spotkania z Historią dostał główną nagrodę. Jak się potem twoja kariera potoczyła w takim razie? Kariera to może inaczej. Droga zawodowa. A potem było tak, że dostałem propozycję przyjścia do redakcji TVP Historia i jej nie przyjąłem za pierwszym razem. Uznałem jednak, że moja jakby wyuczona profesja, czyli nauczyciel historii, to jest rzecz, w której się spełniam i którą powinienem kontynuować. Rok później dałem się namówić jako współpracownik. Z kolegą miałem okazję współpracować przez kilka lat.
Natomiast ciągle jestem nauczycielem, w tej chwili na urlopie naukowym. Ale od tamtej pory rzeczywiście tamten film był dla mnie o tyle ważny, że uznałem, że to przede wszystkim jest bardzo dobry kanał komunikacyjny, dzięki któremu dociera się do młodego odbiorcy. Jeśli film jest zrobiony w sposób ciekawy. Ja wiem, że być może wśród Państwa pojawią się teraz głosy, że młodzież to przede wszystkim powinna czytać książki. Jako nauczyciel też tak uważam. Przede wszystkim książka. Ale czasami trzeba być też i sprytnym, bo trudno kopać się z koniem, kiedy młodzież tak naprawdę ma przy sobie taki mały telewizorek w postaci telefonu i nim sięgnie po książkę na półce, to wszystko sprawdza w tym komputerku. A zatem warto wrzucić w ten komputerek takie treści, do których sięgnie szybciej niż po książkę w bibliotece czy w księgarni. A ponieważ widzę, że na przykład rok 1863 i słyszę też, co jest dla mnie bardzo miłe, od wielu kolegów i koleżanek uczących historii, którzy mówią, słuchaj, fajna rzecz ten film. Puszczam na lekcji, jest cisza, wszyscy oglądają. W 50 minut załatwiłeś całe powstanie styczniowe, bo tam jest i kwestia jakby echa powstania za granicą i przyczyny powstania i skomplikowana sytuacja wewnętrzna w kraju, no i oczywiście walka. A więc to nie było łatwe rzeczywiście, żeby w 50, ten film chyba też ma 58 minut, czy 55, żeby zmieścić tę całą opowieść. To się w jakiś sposób udało i miło mi jest słyszeć od nauczycieli, że wykorzystują ten film na zajęciach, bo pewnie dla takiego młodego odbiorcy ten dynamiczny obraz, w miarę przystępna narracja jest ciekawszy niż opowieść nauczyciela pod tablicą, czy czytanie tekstu podręcznikowego. I dlatego wtedy uznałem po tym filmie, że warto by było co najmniej kilka jeszcze takich tematów zrealizować z myślą o młodym odbiorcy. Mam też, nie ukrywam, pewną łatwość w docieraniu do tego szerokiego odbiorcy, bo działam w harcerstwie. Mój brat jest komendantem chówca ZHP Rado Miasto akurat, ale poprzez to środowisko harcerskie mamy przyjaciół i w ZHP, i w ZHR-ze. I oni bardzo często organizują pokazy tych filmów. I ci młodzi ludzie przychodzą i oglądają. I widząc, że no jest zapotrzebowanie, staramy się wychodzić mu naprzeciw. A jednocześnie wciągamy tych młodych ludzi do realizacji tych filmów. Także w powstaniu styczniowym, o którym tu mówimy, w roku 1863, gro młodzieży, która tam gdzieś występuje, nawet statystując w jakiejś trzeciorzędnej roli. Ale dla nich to jest wielkie przeżycie, że oni w tym wzięli udział. To był rok 2012, kiedy robiliśmy film o powstaniu styczniowym, więc większość z nich skończyła już studia w tej chwili, a ciągle jesteśmy w kontakcie i zwykle w okolicach 22-23 stycznia, jak jest emisja, a zwykle jest w jakimś kanale telewizji ogólnopolskiej, to zwykle dostaję właśnie jakieś SMS-y. Panie profesorze, znowu się oglądałam, albo znowu się oglądałem. I to jest bardzo miłe. I myślę, że będą swoim dzieciom o tym mówić i pokazywać. Bo tak jak powiedziałem, jako nauczyciel uważam, że do młodego pokolenia trzeba przemawiać ich językiem i wykorzystywać te kanały informacyjne, w których oni siedzą praktycznie permanentnie. Jeśli do tego jeszcze ich się wciągnie do tej realizacji, to myślę, że można liczyć na zamierzony sukces, czyli odpowiednio uformować, wychować i wyedukować takiego młodego człowieka. Od tamtego roku, 2012, do dzisiaj, ile filmów udało Ci się zrobić? Tego pytania się nie spodziewałem i na nie się nie przygotowałem, bo wszystkie poprzednio umówiliśmy. Nie, żartuję. Ale proszę Państwa, to czy... Ponieważ uruchomiliśmy w tej chwili coś takiego, co się nazywa harcerskie kino Wolność, to w Radomiu raz w miesiącu jest emisja i skoro udało im się ułożyć program na 12 miesięcy, to chyba 12 filmów od 2013 roku zrobiłem. No to niezły wynik, rzeczywiście. Proszę Państwa, będę powoli oddawał Państwu naszego gościa w ręce, czyli Państwo będziecie mogli teraz zadawać pytania. Natomiast ja jeszcze powiem tak, że nasz gość to nie tylko nauczyciel i filmowiec, którego można obejrzeć od czasu do czasu na
większym lub mniejszym ekranie, to także twórca programów publicystycznych, publicystyczno-filmowych. Teraz to jest reklama. Można oglądać Przemka w telewizji Trwam. Właśnie uruchamia cykliczny program. Powiedz kilka słów, bo program jest ciekawy. Gospodarcze filary niepodległości. To jest taki program, który został zrealizowany we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową. Realizuje go lubelski producent, firma, z którą od jakiegoś czasu współpracuje. Pojawiła się propozycja, żeby na stulecie niepodległości pokazać wysiłek przemysłu zbrojeniowego w okresie dwudziestolecia międzywojennego, opowiedzieć, jak po tych 123 latach niewoli odbudowywaliśmy potencjał zbrojeniowy, zakładając, że jedynie właśnie silny przemysł i nowoczesna armia są w stanie tę niepodległość państwa utrzymać, obronić. I w ten sposób na razie powstały 4 odcinki. Pierwszy odcinek miał swoją premierę 2 tygodnie temu w niedzielę. Część pierwsza, lata 1918-1921. No trudno o swoim programie mówić, że jest ciekawy, atrakcyjny, prawda, bo brzmi to pewnie niewiarygodnie, ale na stronie internetowej telewizji Trwam ten pierwszy odcinek jest już do obejrzenia, bo nie wiem, kiedy będzie powtórka. Można na stronie internetowej telewizji Trwam wpisać sobie gospodarcze filary niepodległości i ten pierwszy odcinek, powiem państwu tak, to jest coś nowego, myślę, nowego nie tylko jeśli chodzi o takie ujęcie tematu, bo my mówimy o broni, ja opowiadam, też jest mój konik, opowiadam o rozmaitych rodzajach broni, uzbrojenia Wojska Polskiego w okresie właśnie dwudziestolecia międzywojennego, ale my pokazujemy ten wysiłek polskich inżynierów, polskiej myśli technicznej, no i wysiłek gospodarczy państwa, aby ten przemysł zbrojeniowy stworzyć. Ostatni odcinek dotyczy już Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale to jest odcinek 4. O ile się nie mylę, to na razie jakby strategia telewizji Trwam jest taka, że te odcinki będą się ukazywać raz w miesiącu, więc następny będzie chyba 15 marca, jeśli się nie mylę, w niedzielę o godzinie 15.40 jest emitowany, ale wiem, że po tych 4 miesiącach później będzie taki skondensowany sposób emisji tego programu, czyli będzie przynajmniej raz w tygodniu. 15 marca to jest czwartek, 18 marca. Aha, tak. A to wiesz lepiej, bo masz premierę wtedy, tak. Więc być może tak, to będzie w takim razie w okolicach 18. Więc, aha, bo 15 lutego była chyba niedziela, a już nieważne. 15 tak samo, luty, marzec. Tak, tak samo, okej. Okay. No dobrze, już nie będę kombinował. To w takim razie to powinno być 18. I to będą 4 części, pokazujące rozwój przemysłu i polskiej myśli inżynierskiej, technicznej w 4 różnych etapach II Rzeczpospolitej. Natomiast wszystko wskazuje na to, że pójdziemy później z kolejnymi odcinkami i będziemy bardziej wgryzać się już w bardzo konkretne rodzaje produkcji na rzecz wojska i głębiej wchodzić też w te zagadnienia już takie, powiedzmy, techniczne oraz te, jak ta broń sprawdziła się w warunkach wojennych we wrześniu 1939 roku, czy później w konspiracji. Proszę państwa, zatem teraz pytania dla państwa. Dobrze, proszę bardzo. Dziękuję panie Radomianinie, bo ja też jestem z Radomia. Jakże mi miło. Moja pierś, jak to się z uchwytem, przepraszam, z chwałą podnosi się, dziękuję, że coś bardzo się tam dzieje. Od czasu do czasu wpadam do Radomia. Będzie mi bardzo miło, jeżeli za pana pośrednictwem będę mógł nabyć jakieś filmy. Jako emeryt to tam może tymi pieniędzmi za bardzo nie trzaskam, ale coś się tam znajdzie. To dziękuję. A pytanie zasadnicze mam takie. Czy z tych, którzy przeżyli, z tych żołnierzy, ktoś w dwudziestoleciu dochrapał się znaczącego stanowiska w wojsku? Gdyby pan zechciał powiedzieć, że tak albo nie, bo to się wiąże z następnym pytaniem. Tak, to są ci, których tutaj wymieniałem. To jest Bagiński i wydaje mi się, że pułkownik Rządkowski,
Tak. To moje drugie pytanie dotyczy tego, na podstawie sądu NKWD-istów w tych trzech znanych obozach, gdzie skazywano na śmierć, między innymi był komandor, który dowodził jednostką rosyjską w 1905 roku na Dalekim Wschodzie i tam jeden czy dwa statki japońskie, jak to się zatopił. No i rozmowa, nie wiem czy panu to jest znane czy nie, rozmowa między tym NKWD-istą a nim jest następująca. Czy pan ma w rodzinie kogoś o tym nazwisku, co dowodził statki? On mówi, nie, to ja byłem. No i uratował życie. W związku z tym, no chętnie bym się dowiedział, czy z grupy tych, którzy ewentualnie znaleźli się, bym powiedział, pod nadzorem sowieckim i śledztwie, czy w ten sposób się uratował, że walczył po stronie rosyjskiej. O, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że to jest historia, która nie dotyczy żołnierza Legionu Puławskiego, bo my musimy mieć tę świadomość, że w armii carskiej, Polaków służących w armii carskiej... Tamte też w armii carskiej. Tak, tylko czy w Legionie Puławskim? Nie, on walczył jako komandor, dowodził statkiem. Nie, ja rozumiem, ale to w wojnie rosyjsko-japońskiej. Tak. Tak, a później w czasie I wojny światowej... Legion Puławski nie ma wrogów. Tak, tak, no Legion Puławski, no słusznie, no powstał później przede wszystkim. Więc odpowiem tak, tej historii nie znam. Natomiast no faktem jest, że to są setki tysięcy osób, które przeszły przez szeregi armii rosyjskiej. Z mojej rodziny, to Radomski się znowu kłania, dwóch stryjów ze strony mojej rodziny, mojej mamy, służyło we Władywostoku przed I wojną światową. Służyli we Władywostoku, to też jest taka ciekawa historia, że jednemu z nich dzieci rodziły się zawsze wtedy, jak przyjeżdżał na, po przyjeździe na dłuższy urlop, zwykle parę miesięcy później, prawda, przychodził na świat kolejny potomek w rodzinie. To była długa służba. Ale w czasie I wojny światowej obydwaj zginęli i z tego, co udało mi się mniej więcej wyśledzić, zginęli w tej wielkiej bitwie nad Jeziorami Mazurskimi. Czyli byli w takiej jednostce. Natomiast wie pan, to ten przypadek, o którym pan mówi, nie jest mi znany, prawda? Trudno mi powiedzieć. Mogła być taka sytuacja, że powiedzmy fakt służby w armii rosyjskiej, chociaż czy dla Sowietów by to miało jakieś znaczenie, trudno powiedzieć. Właśnie. Pytanie, proszę bardzo. Dziękuję. Jedno pytanie. Czy była organizacja kombatantów Legionu Puławskiego? Tak. Była taka organizacja. Oni właśnie się spotykali pod Pakosławiem, w Iłży. Spotykali się w miejscu, gdzie ten Legion przeszedł chrzest bojowy. I w tym filmie jest tam powiedziane, że właściwie to, że ten pomnik tam stanął, to była inicjatywa żyjących jeszcze właśnie kombatantów Legionu Puławskiego. Tam doktor Piątkowski tak dobitnie to powiedział, że jakby no nie można było liczyć na to, że miejsce bitwy zostanie upamiętniane przez czynniki państwowe, prawda? Ale ci kombatanci właśnie przeprowadzili stosowną zbiórkę i przy wsparciu właśnie też darczyńców rozmaitych stanął ten pomnik. Był ten związek, rzeczywiście był. Natomiast no, nie miał tego wsparcia ze strony władz państwowych, z racji tego, że prym jednak wiedli Piłsudczycy, szczególnie w latach 30. W związku z tym mamy takie zdjęcie jedno, kiedy byli legioniści, kombatanci chowali jednego ze swoich kolegów. To jest zdjęcie, jeśli się nie mylę, zrobione w Warszawie w czasie pogrzebu. Chyba to są lata 30. I właśnie jest podpisane, że kombatanci byłego Legionu Puławskiego na pogrzebie kolegi. Więc zapewne to środowisko się rzeczywiście trzymało na tyle, na ile to było możliwe. I dzięki temu stoi pomnik. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szymon Kuliński, Stowarzyszenie Wolnego Słowa. Ja chciałem w takich trzech zagadnieniach. Pierwsze to bardzo podobało, bo sam też jestem instruktorem harcerskim, bardzo mi się to podobało, co pan mówił o docieraniu do młodzieży i tutaj mam podpowiedź. Nie wiem, czy jest znana panu książka
pod tytułem Orzeł większy niż gołębica. Nie. Nie jest to historia, ale to jest, jest to historical fantasy. Konrad Tomasz Lewandowski napisał wspaniałą opowieść o alternatywnej historii powstania styczniowego. No, ja myślę, że to jest jedna z dróg, jaką można byłoby do młodzieży po prostu dotrzeć. Jeśli pan sobie życzy namiary na kolegę Konrada, skądinąd bardzo cenionego autora, ponad 40 książek mogę dostarczyć. Wspaniała książka. No, wymyślił facet, że Łukasiewicz wynalazł nie tylko lampę naftową, ale silnik pracujący na perhydrolu i nafcie. A Konrad jako inżynier chemik i doktor filozofii wie, że wtedy taka wiedza była możliwa i jest to było możliwe, więc nasi zbudowali coś, co nazwał twardochody, czyli takie czołgo parowozy gdzieś w Galicji i dzięki temu szturmem wzięto Modlin, czy już nie pamiętam, czy Dęblin. Powstanie wygrywa, w ogóle książka zaczyna się od defilady zwycięstwa. Na schodach kościołu Świętego Krzyża stoi Traut i odbiera defiladę zwycięstwa. Już nie będę streszczał całej książki, ale i miłość, no niestety nieszczęśliwa, ale wspaniale się czyta, bardzo polecam, rewelacyjna rzecz. Od razu odpowiem panu. Współpracuję z doktorem Adamem Duszykiem, to jest taki i badacz, i nauczyciel historii w 6. liceum ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. To jest takie bardzo dobre liceum, chyba w pierwszej piątce na Mazowszu. I on właśnie tę metodę wybrał, pracy ze swoją młodzieżą. Oni rzeczywiście piszą historie alternatywne do różnych wydarzeń historycznych. Ma pan rację, to jest o tyle cenne, że żeby napisać historię alternatywną, to najpierw trzeba poznać tę właściwą. Oczywiście, a potem jak się czyta, tak. Jest się młodym, czyta się, jakieś niestworzone rzeczy, to potem, a jak to było naprawdę? I dokładnie w tą tak stronę, jest. W tą stronę. Narodowe Centrum Kultury w ramach serii Zwrotnice Czasu wydało mnóstwo takich historii alternatywnych i właśnie ta książka jest w tym, no, może by się przydała. Bardzo chętnie przeczytam. W Radomiu czy w Puławach to wznowić. Jasne. Druga sprawa to znam piosenkę o Legionach Piłsudskiego. Tą pierwszy raz słyszałem. Zachwyciłem się. Coś trzeba koniecznie... Bardzo panu dziękuję coś, za to słowo. To ja dziękuję. No, coś trzeba zrobić, żeby to było jak najszerzej dostępne. Nie wiem, w każdym liceum w Radomiu, wszędzie. No, to jest cudowna sprawa. Jest mi wstyd, że ja tego nie znam. Ale już panu odpowiadam. Jędrzej zapytał mnie, skąd te informacje. Wspomniałem o tych czasopismach, które zakupiłem gdzieś tam w sieci. Proszę pana, właśnie ta pieśń Legionów była wydrukowana właśnie w jednej z tych wiadomości wojskowych, w jednym z numerów wiadomości wojskowych. W Kijowie były te gazetki wydawane i tam znalazłem właśnie pieśń Legionu Puławskiego. I nuty, prawda, i przekazałem koledze, który jest muzykiem, uczy muzyki, a jednocześnie jest liderem takiej grupy Lustro, z którą zrobiliśmy płytę Gloria Victis, szlagiery partyzanckie w rockowej aranżacji. Ja mówię, słuchaj, a może byś tak na fortepian przerzucił mi tutaj, patrz, mówię, mam nuty, są słowa. I on to wykonał. I z podobną reakcją spotkałem się, bardzo panu dziękuję. Jednocześnie przypomniał mi pan, że przez przypadek trafiłem na tę pieśń. Nie miałem pojęcia, że Legion Puławski miał swój hymn niemalże. A to jest naprawdę bardzo, bardzo polska pieśń, no tak, prawda? No. I w brzmieniu, i w tekście. Przy stuleciu niepodległości będzie się śpiewało jedną legionową szapą i drugą. Bardzo panu dziękuję, tak, oczywiście. To ja z trzeciego na razie zrezygnuję. A, dziękuję bardzo. No przede wszystkim trzeba wyrazić panu słowa uznania i pochwały za ten film, bo przy takim skromnym materiale ikonograficznym no udało się panu bardzo to pięknie wszystko wkomponować i ten pana komentarz, no, który jest głównym źródłem historycznym, no dobrze współgra z tą całą rekonstrukcją. Także to jest pochwała pod adresem pana jako twórcy filmowego. To się panu naprawdę udało. Ja mam takie pytania konkretne związane ze szczegółami. Tam występują ci dwaj naukowcy. Czy oni reprezentują jakąś uczelnię, czy... Doktor Sebastian Piątkowski jest pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. To jest oddział w Radomiu, delegatura lubelska w Radomiu.
A profesor ten Lewandowski? A profesor Lewandowski jest pracownikiem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tak. Tam właśnie na tym pasku przy ich nazwiskach pojawia się taki symbol. Co to w ogóle jest? Od razu przepraszam, myślałem, że on będzie lepiej widoczny. No, to tak, jest słabo. Właśnie. To jest właśnie odznaka Legionu Puławskiego. To jest orzeł biały w koronie z tym monogramem LP na piersiach. Ale gdzie oni nosili, nie widać tego na mundurze. Wie pan, ta odznaka właściwie pojawiła się już po wojnie. To właśnie kombatanci tę odznakę, ona nie miała prawa pojawić się wcześniej, więc w zasadzie to była odznaka pamiątkowa Legionu, która pojawiła się już po wojnie. A ona w literaturze historycznej funkcjonuje, jest, tak? W Muzeum Wojska Polskiego chyba jest kilka egzemplarzy. I jeszcze takie jedno pytanie szczegółowe. Tam, jak leciała ta lista tych grup rekonstrukcyjnych, pojawia się Bagrationów. To jest Rosja. Jak w ogóle się pan udało tam dotrzeć? Jak to ta współpraca wyglądała z nimi? Dobrze, to już odpowiadam z wielką przyjemnością. Z Bagrationowska, to jest ten okręg kaliningradzki, prawda? Pochodzi nauczyciel historii i muzealnik, który taką grupę rosyjską pierwszowojenną stworzył. I kiedy byłem w Gorlicach, to była rocznica, w 15 roku była ta setna rocznica bitwy pod Gorlicami. Przyjechali zaproszeni przez naszych kolegów właśnie z tych grup rekonstrukcyjnych krakowskich chyba. Przyjechała grupa rekonstrukcyjna z Bagrationowska, tych Rosjan. I powiem tak, jest w Polsce w Przasnyszu taka grupa odtwarzająca pułk syberyjski. Polacy. Ale jednak jak przyjechali oryginalni Rosjanie, to nie miałem wątpliwości, że to jest armia carska. I skorzystałem z tego, że spotkaliśmy się później jeszcze przy okazji jednej z takich dużych rocznicowych rekonstrukcji i ja ich poprosiłem, zapytałem, czy zechcieliby wystąpić w takim filmie, w którym opowiadamy historię Legionu Puławskiego walczącego po stronie rosyjskiej. To był taki legion, to Polacy walczyli po naszej stronie w tej wojnie? Oni w ogóle nie wiedzieli o tym. Nie wiedzieli o tym. Ale absolutnie zgodzili się bez specjalnego namawiania z mojej strony. Zgodzili się, zagrali. Cieszę się, że mogłem z nich skorzystać, bo proszę Państwa, tak jak oni są obszyci i uzbrojeni, wyposażeni, to oporządzenie, które mają, no rewelacja. To jest w ogóle grupa rekonstrukcyjna odtwarzająa taki pododdział saperów rosyjskich, więc oni tego sprzętu mieli mnóstwo, to i tak w tym filmie nie weszło wszystko, bo nie o tym ten film, ale ta grupa z Bagrationowska nam tutaj zrobiła robotę, że tak powiem, więc chętnie z nich skorzystaliśmy. Mogę powiedzieć, że w filmie o armii, w którym występuje Legion Puławski walczący u boku armii carskiej, ma oryginalną armię carską. A armii Puławskiego to jest, gdzie jest? Grup. Na cmentarzu na Powązkach. I kolejne pytanie. Bo ciało zostało sprowadzone, on poległ już na terenach dzisiejszej Białorusi, tak. A to Dowborczycy mieli coś wspólnego z Legionem Puławskim? U Dowborczyków później się znalazło, znalazła się garść tych żołnierzy, którzy wcześniej przeszli tą kampanię Legionu Puławskiego, tak. W tej chwili nie podam panu nazwisk. Ci ułani przeszli do domu. Tak, to prawda. Tak, te sotnie kawaleryjskie. Ja chciałem zapytać o to, gdzie zawarte są słowa tej pieśni, ale ponieważ pan już udzielił odpowiedzi na to, to tylko chciałem jeszcze uściślić, czy pan może w tej chwili pamięta dokładny adres bibliograficzny, to znaczy w którym numerze tych wiadomości... Nie pamiętam tego, ale może później się umówimy i ja panu mogę przekazać, nie ma najmniejszego problemu. Przekażę panu, czy się zdzwonimy, prawda, czy w jakiś inny sposób, absolutnie udostępnię. Dziękuję. Ostatnie pytanie, ponieważ czas nas goni. Najpierw uzupełnienie. Odnośnie tego pomnika w Pakosławie, jak pan wie, koło Klimontowa Sandomierskiego w Górach Pęchowskich jest pomnik poświęcony legionistom Piłsudskiego po związku z bitwą pod Konarami. I tam też nie było tak łatwo.
Tam dlatego, że zginął w tych działaniach tych legionów syn z jednych z Karskich, tam z Włosława, to on kupił tą ziemię, handryczył się tam z chłopami i w zasadzie on tam to wszystko sfinansował. No i był tam Mościcki w 29 roku i tam długo do PRL-u w zasadzie te groby zbiorowe to były zaniedbane, zapuszczone do 39 roku. Nawet Piłsudczycy nie mieli za bardzo możliwości czy czasu, żeby o swoich tam kolegach coś tam dalej zrobić. Ale najważniejsze pytanie, czy w związku nie tylko z tym filmem, ale z wieloma innymi, a zwłaszcza z tym z pierwszej wojny światowej, czy nie przyszło panu do głowy, żeby jako nauczyciel z innymi nauczycielami, zamiast tam tej literatury odwrotnie myślącej, to przeprowadzić sondaże, kwestionariusze. Jak oni oceniają według tych filmów teraz postawę Dmowski ze swoją lokalską ideologią przegraną, lokalską wobec caro, i czy Piłsudski miał więcej racji teraz perspektywy? No, muszę panu powiedzieć, że jeśli młodzież jest przynajmniej co nieco wyrobiona w tych tematach historycznych, historyczno-politycznych, to muszę panu powiedzieć, że potrafi bronić swoich racji zarówno młody zwolennik narodowej demokracji, jak i młody zwolennik obozu Piłsudczykowskiego. Robiłem takie zajęcia niejednokrotnie, dlatego że to jest taka aktywizacja młodych ludzi. Klasa się dzieliła na zwolenników Dmowskiego, zwolenników Piłsudskiego i przeprowadzaliśmy coś w rodzaju, nie wiem, sądu nad postacią, czy takiej mini debaty oksfordzkiej, gdzie są za i przeciw, prawda? I muszę panu powiedzieć, że to mniej więcej zawsze wyglądało tak. Po połowie to może nie. No, chyba wydaje mi się, że jednak ta legenda Legionów i legenda Józefa Piłsudskiego w młodym pokoleniu jest o wiele bardziej identyfikowana, rozumiana i akceptowana niż pewne zawiłe koncepcje polityczne, które nie przełożyły się, mówię o Dmowskim, nie przełożyły się na taką działalność zbrojną, militarną, z takim rozmachem, jak to, co udało się legionistom Piłsudskiego. Przez to sądzę, z tych moich ocen i tych zajęć z młodzieżą, że gdzieś mniej więcej 35%, może do 40%, wybierało tę orientację narodowo-demokratyczną, orientację, ja nie powiem, że na Rosję, tak, ale ten punkt widzenia uznawało za słuszny, a jednak większość uważa legendę Legionów Piłsudskiego za swoją. Proszę Państwa, czas biegnie nieubłaganie, kilka słów podsumowania. Przemysław Bednarczyk, reżyser, przede wszystkim reżyser, jeszcze raz powiem, reżyser, potem nauczyciel. Okay. To się zmieniło w jego życiu, czego nie będziemy ważyć. Czego naprawdę może sam nie dostrzega, ale po pierwszym filmie wiedziałem, że będzie dalej kontynuował tą działalność i ja się bardzo cieszę, chociaż naprawdę byliśmy bardzo czasem poróżnieni i tak jakoś ja przynajmniej przyznam się, patrzyłem kosym okiem na kwitnącą działalność na początku Przemka. Dzisiaj chylę przed nim czoła i uważam, że bardzo dobrze zrobił, że wybrał właśnie taką drogę, a nie inną. Czasami w życiu warto mieć surowych recenzentów, także Jędrzeju, dziękuję Ci bardzo za trudne początki. Jeszcze dwa słowa, jeżeli mogę powiedzieć, bo jest tak, powiedziano tutaj o legendzie Piłsudskiego, która trafiła na grunt młodych ludzi. Legendzie Piłsudskiego, a z drugiej strony ja bym nie powiedział, że to jest lokajna postawa Romana Dmowskiego, bo legenda Narodowych Sił Zbrojnych, proszę Państwa, dzisiaj ma najwięcej zwolenników właśnie wśród młodych ludzi. To jest tak, że z jednej strony Józef Piłsudski z lat 1914-1918 i Narodowe Siły Zbrojne z lat 1900, nie pamiętam dokładnie daty powstania Narodowych Sił Zbrojnych, w każdym razie z czasów II wojny światowej i II konspiracji. To były najsilniejsze oddziały, które najdłużej walczyły, zapłaciły największą daninę krwi
a legenda o nich przetrwała do dzisiaj. Przemysław Bednarczyk, Państwo, ja dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.